Bycie tutaj, powiedziałem, to jest obowiązek wszystkich sędziów. 10 tysięcy sędziów sądów powszechnych powinno tutaj być z wolnymi ludźmi, bo to są wolni ludzie. Przez swoją obecność tutaj myślę, że w ten sposób okazaliby im szacunek, który im się należy. To dzięki nim jeszcze te niezależne sądy i niezawisłość sędziowska funkcjonuje w tym kraju. Sędziowie się boją? Pewnie się boją, jak wszyscy ludzie. Nie jesteśmy nadzwyczajną kastą, nie jesteśmy nową kastą kapłańską, jak nas nazwał prezes Kaczyński. Jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, no ale jakby pomimo tego, że się boimy, trzeba dawać świadectwo prawdzie, trzeba robić swoje, trzeba być z obywatelami. Inaczej odwaga nie miałaby tej ceny, którą ma, gdyby przychodziła po prostu łatwo. Oczywiście podziwiam panią prezes, ale tak jak powiedziałem dzisiaj, to nie powinniśmy tego traktować jako czegoś nadzwyczajnego. Pani prezes z pewnością by się ze mną zgodziła, że nie było tutaj żadnego heroizmu. Tacy jak pani prezes powinni być wszyscy sędziowie. Nie tylko sędziowie Sądu Najwyższego, ale sędziowie sądów powszechnych. Takiego zachowania oczekują od sędziów obywatele i takie zachowanie jest podstawową zasadą pracy każdego sędziego. Kto dzisiaj sprawuje funkcję pierwszego prezesa, pierwszej prezes Sądu Najwyższego? Wydaje mi się, że się nic nie zmieniło i do 2020 roku pani prezes Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Co innego uważa strona prezydencka? Sędzia Iwulski rzekomo pełni te obowiązki od dnia dzisiejszego. Nie będę się z panem redaktorem kłócił, ale myślę, że takim arbitrem może być po prostu konstytucja. Jak zajrzymy do niej, to okaże się, że kadencja pierwszego prezesa trwa 6 lat. Ona jeszcze nie upłynęła, upłynie za 2 lata. Nikt nie może jej skrócić, ani nic.